Źródła rzeki Warty. Tu wypływa. Tu się zaczyna. Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj zabieramy Was do Aten Olkuskich. Słyszeliście kiedyś o tym miejscu? Są to dokładnie Włochowice. Znajduje się tutaj pałac, który został postawiony w XVII wieku na miejscu modrzewiowego dworu, który spłonął podczas potopu szwedzkiego. Dokładnie wzniósł go kasztelan warszycki i jest on stworzony w stylu polskiego baroku. Była to piętrowa budowla zwieńczona spadzistym dachem, krytym gątem. Pałac posiadał piwnice złożone z dwóch komór, pomiędzy którymi było pomieszczenie przykryte sklepieniami kolebkowymi z lunetami. Komnaty pałacu były zdobione malowidłami al fresco i drogocennymi makatami. Na pamiątkę pobytu króla Jana III Sobieskiego w pałacu istniały trzy pokoje królewskie. W jednych z nich znajdował się piec obłożony kaflami przedstawiającymi króla na koniu. W 1734 roku, zmierzając do Częstochowy, w pałacu nocował również August III Sas. Michał Poleski założył w Włodowicach szkołę ogrodniczą, bibliotekę, laboratorium chemiczne, a pałac i cała miejscowość zyskały wówczas przydomek Aten Olkuskich, których okres świetności trwał do 1880 roku. Z Włodowicami związana jest również ciekawa legenda. Podobno rzecz działa się w czasach, kiedy kościół włodowicki był w rękach braci polskich. Ówczesny właściciel Włodowic, Mikołaj Firlej, pan na zamku ogrodzienieckim, oddelegował do włodowickiego dworu swego załóżnika, rządcę, któremu polecił zmuszać mieszkańców miasteczka do uczestniczenia w heretyckich nabożeństwach. Z zadania swojego wywiązywał się bardzo okrutnie. Wspólnie ze służbą dworską obstawiał każdej niedzieli drogi wiodące do Skarżyc i Kromołowa, dokąd katolicka ludność dążyła na nabożeństwa i siłą nawracał ją do miast. Wreszcie nadszedł kres życia rządcy włodowickiego. Pogrzeb urządzono z wielką pompą, a samego włodarza pochowano na miejscowym cmentarzu. W kilkanaście dni po jego śmierci żonie przyśniło się, iż zwłoki męża zabrali diabli do piekła, pozostawiając w trumnie tylko buty nieboszczyka. Podobno sen powtarzał się trzy noce z rzędu, aż przestraszona wdowa zamówiła za spokój duszy męża nabożeństwo. W dzień nabożeństwa nad kościołem zjawiła się nagle chmara czarnego ptactwa, które wzbudziły popłoch wśród mieszkańców miasteczka. Równocześnie zerwała się straszna wichura, która wybiła wszystkie okna w kościele. Wystraszony kapłan heretycki uciekł z kościoła, a za nim podążali uczestnicy nabożeństwa. Ten sam scenariusz rozegrał się trzykrotnie, kiedy tylko próbowano wznowić mszę. W kilka dni po tych wypadkach wdowa ponownie miała widzenia senne. Ujrzała wówczas postać, która nakazała jej otworzyć trumnę zmarłego męża. Nieszczęsna kobieta usłuchała się tego rozkazu i uzyskawszy zezwolenie na otwarcie grobu, wydobyła trumnę na powierzchnię. Zdarzenie to obserwowali prawie wszyscy mieszkańcy na czele z samym Mikołajem Firlejem. Gdy tylko odkopano trumnę, rozległo się przeraźliwe krakanie i nad zgromadzonymi zawisła chmura czarnych kruków. Rozpętał się straszny wicher, pośród którego ludzie dosłyszeli brzęk łańcuchów. Jakież było zdziwienie, gdy otwarto trumnę. Sen wdowy okazał się bowiem proroczy i zamiast zwłok rządcy ujrzano tylko jego buty. Na ten przerażający widok wdowa wyzionęła ducha, a wszyscy zebrani w panice uciekli do swoich domostw. To niesamowite zdarzenie spowodowało, iż Mikołaj Firlej powrócił do wiary swoich ojców i heretyckiego kapłana przepędził, gdzie pieprz rośnie, a kościół zwrócił pierwotnym właścicielom, czyli katolikom. Dzisiaj zwiedzamy Zalew w Siemoszycach z poziomu rowerka wodnego.
jest zlew. Dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek i zapraszamy Was do kolejnego. Jeżeli Wam się podobał, możecie zostawić subika z łapką w górę. Pa, pa!